Ferie powoli dobiegają końca. Ostatnie dni w Będzinie upłynęły pod znakiem licznych zajęć kulturalnych i sportowych. W ramach akcji Ferie w mieście zorganizowano m.in. rodzinny turniej siatkówki. Zabawa, wiadomo, emocje sportowe są i gra się o każdy punkt, ale zabawa przednia, także bardzo fajny pomysł na takie połączenie rodzinnej gry. Tak, fajnie się spędza ten czas. Taka zabawa. Jak się bawi? Doskonale, naprawdę. Najważniejsze, ja zaobserwowałem na poprzednim turnieju, że czasami rodzice za mocno prą na dzieci, że tak powiem. My się chcemy bawić bez względu na wynik, jaki się osiągnie. Najważniejsza jest zabawa. Cykl rodzinnych turniejów siatkówki w naszym mieście gości już od wielu lat. 7 edycji, które mieliśmy przez ostatnie 7 lat pod nazwą Wolę Piknik, przenieśliśmy teraz na akcję Ferie w mieście pod patronatem prezydenta miasta Będzina, tutaj na parkiety SP13. Jak widzicie Państwo, frekwencja mega. W turnieju udział wzięło blisko 30 par. Niektóre z drużyn w tak rodzinnym składzie debiutowały na parkiecie. To jest nasz debiut, gramy pierwszy raz ze sobą. Syn trenuje od roku w klubie, więc pierwsza okazja, żeby zagrać razem w takim turnieju. Fajnie się gra, tak luźno. A czy to pierwszy wspólny Państwa raz na parkiecie? Startowaliśmy już, córka chodzi do szkoły sportowej w Dąbrowie Górniczej, tam był też podobny turniej rodzic dziecko, także drugi turniej. No była już okazja, w tamtym roku też był taki turniej i żeśmy też grali razem. Wrażenia ze wspólnej rodzinnej gry dla wszystkich były znakomite. Partnerzy spisywali się na medal. Bardzo dobrze, mój tata trenuje siatkówkę dziewcząt, więc też dużo wie na ten temat, co i jak u mnie skorygować, więc jest współpraca i gra się naprawdę dobrze. To dobrze gra się. Zresztą trenuję, także widać, że ma umiejętność. Zazwyczaj na parkietach spotykasz się z kolegami, dzisiaj z tatą. Jak właśnie oceniasz ten turniej, ale też swojego partnera na parkiecie? Znaczy turniej, no dobrze jest, bardzo dobrze jest, wysoka klasa. Mój partner też bardzo dobrze gra. Zanim uczniowie wrócą do szkolnych ławek, czekają ich jeszcze dwa sportowe wydarzenia. Jednym z nich będą zawody narciarskie w slalomie gigancie na Stoku Wistebnej. Martyna Daczkowska, kanał 99.